sign. A Ben and M can't figure if the summer's done. Pour another glass, hit back, sip another but wine. Two checking is the colour spine. Cassette, fling it on the decks, number wine. I'm trying to keep all the respect for my number cards, but never coming for your neck if I'm on the farm. Cause I can run away when it's all finished. Diminished, just been this, we poor glass. I got nothing if it's all in this, but if I keep all the trouble that I brought with this, it's finished, yeah. This is how the game goes. Dodging plain clothes, villains chasing rainbows. Suppose if it was anything but main roads, talking 10 toes, another case closed. I'm sure, cause this and this is where you'll find me. Sipping on a chai tea, talking all politely. And rightly so, they're telling me they might be looking for the trouble, nah, never be combined, G. I keep it low key. Murawa gotowa do gry. Miejmy nadzieję, że podobnie i zawodnicy. Zapraszamy na ciekawie się zapowiadające spotkanie. Dzisiejsze spotkanie będą mieli przyjemność komentować dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami kolejne w tym sezonie spotkanie w rozgrywkach Division Rivals. O dzisiejszym pojedynku można by długo opowiadać. Tak, naprawdę... Mbappé! Niecelny strzał, nie ma gola. No i strata piłki. Raúl Jiménez, Phil Foden i piłka w rękach bramkarza. No i Cristiano Ronaldo. Messi. Pięknie, prostopadle. Messi. Messi. Ależ okazja Messiego. Może teraz jest okazja. No i Hummel zatrzymuje to dośrodkowanie. Piłka odbita, wychodzi za linię końcową. Będziemy mieli rzut rożny. Krótkie rozegranie z rzutu rożnego. Mbappé. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Trzeba kuć żelazo, póki gorące. No, dobrze przeczytał to obrońca. No i sędzia zastosował przywilej korzyści. Czy będzie prowadzenie? I piłka w rękach bramkarza. Przy piłce Sokrates. Neymar. Za chwilę może być dogodna okazja. Efektowne, świetne podania i dokładne. Kiepskie to podanie, tracą piłkę. Claude Makélélé przy piłce. Kingsley Coman. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Czeka na nadbiegających kolegów. Szuka sposobu, żeby minąć przeciwników. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Słupek ocalił ich od straty gola. Piłka odbita, wraca na murawę. Tylko centymetry dzieliły ich od objęcia prowadzenia. Co prawda wynik pozostaje bez zmian, ale to bardzo poważne ostrzeżenie dla przeciwników. Następnym razem bramka może nie pomóc. Będzie okazja do kontry. Ronaldinho. Odzyskanie piłki po tym zagraniu. Jak widać, ustawienie w obronie to podstawa. Cristiano Ronaldo. Hummels robi wszystko, aby odebrać piłkę rywalowi. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Tej akcji wciąż się może wiele zdarzyć. Może liczyć na wsparcie. Rashford. Coman. Kingsley Coman! Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, strata piłki.
Cristiano Ronaldo wciąż z piłką. Ronaldo, strata. No, blisko do bramki i jest rzut wolny. No i mamy przerwę w grze, a sędzia sięga po kartkę. Już wcześniej sygnalizował, że ukaże zawodnika. Oj, trudno to będzie obronić, jeśli piłka zostanie właściwie kopnięta z tej odległości. Doskonałe uderzenie! Poprzeczka ratuje od straty bramki, ale piłka wraca na boisko. Rozpoczynają kontratak. Przeciwnicy zdążyli już wrócić, ustawić obronę. Claude Makélélé przy piłce. Raúl Jiménez. Marcus Rashford. Przy piłce Sokrates. Cristiano Ronaldo. Kibice pokazują, co myślą o tej decyzji sędziego. Jak dla nich ewidentny karny. Statystyki posiadania bardzo podobne. Wynik wciąż bezbramkowy. Zdaje mi się, Darku, że obie drużyny czekają na... To może im dać prowadzenie. Było blisko, jednak słupek. Piłka wciąż w grze. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Mbappé. Wyszli dobrze z tą kontrą, ale zabrakło koncentracji. Osłania piłkę. Świetnie mu idzie. No, rzeczywiście kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. Mamy rzut wolny. Krótko to rozegrali. Makélélé w posiadaniu piłki. Sergio Ramos chce zabrać piłkę rywalowi. Wychodzą do kontrataku. O, teraz ma dużo miejsca. Neymar! No, bramka Neymara. Kto jak kto, ale on potrafi strzelać. Strzał dobry, piłka uderzyła w słupek i mogło to się skończyć różnie. Na szczęście po odbiciu wpadła do siatki, centymetry bok i nie byłoby gola. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Może coś z tego będzie. Dośrodkowuje. Będzie chyba podawał. Czy zdoła wyrównać? Ale odbiór, to wymagało zimnej krwi. No i strata piłki. Raúl Jiménez. Świetna akcja w obronie. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Ciekawe, jak to rozwiąże. To może być wyrównanie. Świetnie to... I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie. Sędzia kończy pierwszą połowę. Remis 1-1. No, jak na razie trudno wskazać lepszy zespół. Oglądamy naprawdę wyrównane spotkanie. Zatrzymany atak. Makélélé w posiadaniu piłki. No, mogą teraz skarcić rywali. Zaskoczyć nie zdołali, ale wciąż utrzymują się przy piłce. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Co teraz zrobi? Zawodnicy szanują piłkę, nie kwapią się do nieprzygotowanych podań. Nie rezygnuje, szuka sobie miejsca. Kapitalnie zgubił obrońcę. Ryzykownie, ale udało się. Przechwycili przeciwnicy. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Lionel Messi. Przy piłce Ronaldo. Sędzia gwiżdże i nie wiem, czy zaraz nie wyciągnie kartki. Zobaczymy, co teraz zrobi. Jest gol, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie.
Bramkarz próbował, wyciągnął się, już się wydawało, że sięgnie piłki. No i w zasadzie sięgnął, ale za mało, żeby nie wpadła do bramki. 2 do 1 to nie jest duża przewaga. Idzie z piłką do przodu. Marcus Rashford. Come on. Teraz na pewno! Ter Stegen wyciągnął się jak struna. Ależ pokazał klasę tą interwencją. Mamy dośrodkowanie, ma tam to strzelić. Bardzo ładne podanie, piłka za plecy obrońców. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. I powtórka sytuacji, po której padł gol. Bramkarz był na posterunku, zabrakło odrobiny szczęścia. Dotknął piłkę w ostatniej chwili, ale nie na tyle, żeby uratować zespół przed utratą bramki. W sumie niewiele brakowało. Jest 3 do 1, ale to nie jest jeszcze gwarancja wygranej. Goal for the visitors. Number 7, Cristiano Ronaldo. Ładnie się znalazł na skrzydle. Ma sporo możliwości. Dogrywa piłkę do lepiej ustawionego kolegi. Sędzia stosuje przywilej korzyści. Ciekawe, czy istotnie wyniknie z tego korzyść dla mnie. Nieudany wślizg. Powinna być za to kartka. I żółta kartka dla Sergio Ramosa. Zagrywa piłkę na skrzydło. No, może coś z tego będzie. Spalony. Sergio Ramos. Widzimy teraz pojedynek bark w bark. Zmiany w obu drużynach. Kingsley Coman. Przeciwnik atakuje już na połowie rywala. Tracą piłkę po tym podaniu. Na piłkę, co z tego wyniknie? Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. No ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Blisko już do bramki. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Sergio Ramos. Zbliża się do pola karnego. Może dośrodkowywać. Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów dojdzie do pozycji strzeleckiej. Mijają kolejne minuty. Koniec meczu jest bliski. Coraz gorzej rysuje się... Ach, zawiedziony. Nie tak chciał uderzyć. Za słabo nakrył piłkę. Za późno zaczęła opadać. W efekcie oprzedł się smakiem. Jérôme Roussillon. Bardzo dokładnie. Wprost za plecy obrońców. Rashford, to musi być bramka! Nie dali się zdeprymować rywalom i strzelili bramkę kontaktową. Teraz od remisu dzieli już ich tylko jeden gol.
Nieprawdopodobna pogoń. Kilka bramek różnicy mieliśmy. Zniwelowali to do jednej i nie zdejmują nogi z gazu. I ciekawe, czy dadzą radę wyrównać, a może nawet wygrać. 3-2. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. Próbują ataku bokiem boiska. Koniec ataku. Drużyna przeciwna przy piłce. Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. Marcus Rashford. A udało mu się odebrać piłkę. Griezmann. No, dobre podanie. Może coś z tego będzie. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Popatrzmy jeszcze raz, ile tutaj przebiegł. Obrońcy niezdolni byli go zatrzymać. Popis indywidualnych umiejętności zwieńczony bardzo ładnym golem. Takie rajdy nie zdarzają się na co dzień. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. 4-2. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. Zlatan czaruje wciąż przy piłce. Ładne wejście, przejęcie piłki. Kingsley Coman. Na piłkę, co teraz zrobi? Dobrze, ucieka obrońcą. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Taka okazja, czy się uda? Może teraz jest okazja. Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Z tej odległości nie można się pomylić. Bramkarz był bezradny. No, widać wyraźnie w powtórce, że miał łatwą sytuację do strzelenia tego gola. No, ciężko było tego nie wykorzystać. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Ibrahimović. Makelele w posiadaniu piłki. Hummels. Mecz powoli się kończy. Pozostało jeszcze 5 minut. Ładnie pomyślane. Bernardo. Centruje na dalszy słupek. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Ibrahimović. Gol! Taka bramka na otarcie łez, bo nie sądzę, żeby jeszcze ktokolwiek wierzył w ich sukces w dzisiejszym spotkaniu. Przez większość meczu przewaga drużyny przeciwnej była aż nadto wyraźna. Dobrze, że teraz w samej końcówce pokazują sportowego ducha, że grają do końca. 5-3. Przy tak słabo dysponowanej obronie dwubramkową przewagę łatwo można roztrwonić. Chwila radości dla fanów i drużyna zdobywa gola. Sytuacja znacząco się już nie zmieni, ale może trochę poprawią się nastroje. Na pewno zdają sobie sprawę, że wynik rywalizacji nie ulegnie zmianie, ale mają chociaż tę bramkę na pocieszenie. Dobrze rozwija się ta akcja. Ach, miejsce na centrę. Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karnym. Przerzucenie gry na drugą stronę. Mają teraz trochę miejsca. Za fenomenalnie Ibrahimović. Odważnie wyszedł do tej piłki bramkarz i uprzedził napastnika. Bardzo dobre zachowanie. Sędzia po raz ostatni gwizdnął w tym meczu. Koniec spotkania.